cała ekipa. Ale co się stało, powiedzcie? Kurwa, jak ta rynka? Pokaż już tam do tego. To już jest dobrze, to już jest dobrze, wiesz, to już przynajmniej nie boli, wiesz. Dobrze. No ucięciu. Kurwa, tobie ręka, Kasi, ucho odetnął, fajnie będziecie wyglądać. Dobra, co się stało, Kasia, pokaż się. Kurde, no, to jest zapalenie, wiesz. I gardło, wiesz. Czyli może na pogotowie trzeba by pojechać. No, jadę mi do lekarza, do karbia. Nigdy no, coś tam mi zrobił, bo tam stąd nie wyleza nic. A Kaj, to jest na karbiu ten lekarz? Ja ci pokorzałeś? Pokorzysz, ja? No to dojademy, bo spod cierpnia, jasne, to będzie. Bo mi się wydaje, że może na pogotowie by było najlepiej, najszybciej. Ale to co mi to pomógł? Na pogotowie pierwsza pomoc, a na tak będzie czekać chyba u lekarza, nie? Tak, takiego rodzinnego tygodusz teraz. No to, bo ona się urywa w karbie, nie? To chyba coś lekarz. Nie wiem, czy siostra, kto Basię prowadził, ale to bo wiadomo. Bo taki, co jak się coś dzieje na szybko, to najlepiej pogotowie, bo od razu z pogotowia mogą wziąć do szpitala, jak coś będzie poważnego. No. Bo to jest poważne. No to mi się wydaje, że na pogotowie... To mi się wydaje, że lekarz rodzinny nie, bo co ci lekarz rodzinny? No ma jakiś stan zapalny, to może ją kurwa chać do szpitala od razu wezmą. No to nie wiem, kurde Darek. Co? Ty mi coś dorać. Mi się wydaje, że pogotowie było najlepsze. Ja? Jak ma taki ciężki stan. A to jest ciężki stan? Kurde, bo ona w ogóle nie spała, ani nic. Kaj, to jest pogotowie. Na Żeromskiego chyba, nie? Żeromski, no, górniczy, Batory. No. Ale właśnie nie wiem, gdzie jest alergologia. Ale to mi się wydaje, że chyba pogotowie by było najlepszym rozwiązaniem. A no, kurde Darku, jak ona ani sekundy nie spała. Chyba tu już by za rękę trzymała. Co? Krople kupili. No. Które nie pomagają im. No to jak ma stan zapalny, to ci krople nic nie dadzą. Może tam już jest coś poważnego, wiesz? Czekaj, ja sobie tylko wbija. Cześć, Ola. Cześć. Ola, nasza nowa podopieczna na kanale Dobry Kongo. Razem ze swoim partnerem Sebastianem. Długo się znacie? Będzie w sierpniu będzie 5 lat. Ola, słuchaj, Achim kiedyś do mnie zadzwonił i mówił, są dwie osoby takie fajne, które no niestety los pokrzywdził i mieszkają na cmentarzu. To prawda, żeście spali, tak. Mieszkali na cmentarzu? Tak, myśmy spali na najpierw żeśmy spali na u takiego znajomego za sklepem muzycznym. To przyjechała po nas policja, wyrzucili nas stamtąd. Potem spaliśmy na cmentarzu, przyjechała straż miejska, też nas stamtąd wyrzucili. Potem byliśmy u kumpla przez jakiś czas, spaliśmy na klatce schodowej, ale sprzątaczce się to nie podobało, więc też nas stamtąd wyrzucili. No i potem żeśmy się tak błąkali. No i w końcu trafiliśmy na pana Achimania, który podarował nam serducho swoje. A na cmentarzu w którym miejscu spaliście? Na Ewangelickim. Na Ewangelickim Świętochłowicy. Ale spaliście gdzieś tak koło grobów? Czy gdzieś? Nie, z tyłu. Tam jest taki kamień zrobiony i tam za tym kamieniem żeśmy spali. Tam żeśmy sobie zrobili zadaszenie, żeby nam na głowę nie leciało w razie deszczu, nie? I tam żeśmy sobie po prostu spali. Długo? Nie? No, z dwa, trzy tygodnie. Potem przyjechał w jeden dzień, jak żeśmy wychodzili ze cmentarza, bo wychodziliśmy zawsze rano, to w jeden dzień przyjechał ksiądz mój, bo ja jestem ewangeliczką, tak a propos, nie? To przyjechał ksiądz, no to nam powiedział, że nie możemy tam przebywać, nie? No to żeśmy się stamtąd też wynieśli. No i potem spaliśmy u tego kumpla na klatce schodowej. Ola, a ile masz lat, powiedz? Ja mam 44 lata, jestem ze Świętochłowic. Mój mąż, byłam mężatką, teraz jestem wdową, mój mąż zmarł mając 39 lat. Mam 18-letniego syna, Kubusia, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. A co się z nim dzieje? Jest z moimi rodzicami teraz, bo ja byłam kościelną na parafii ewangelickiej w Świętochłowicach, ale rodzinne sprawy takie były. Moja mama w ogóle mnie nie trybi, że tak powiem. I nie mam w ogóle kontaktu z rodziną, ani z siostrą, mama mnie mija na ulicy, siostra mnie mija na ulicy, ani cześć, ani nic, nie, więc tak to wygląda, jedynie co mam kontaktu z synem, nie, no. A co się stało, Ola, że wylądowałaś na ulicy, co było przyczyną tego? To znaczy tak, ja się spotkałam z Sebastianem, to było 4 lata temu ponad,
Sebastian miał mieszkanie, wszystko to, no, ale robił jak robił, że nie płacił i właściciel go wywalił po prostu, nie? A macie, Ola, problem z alkoholem? Nie, ja nie mam. A Sebastian? Kiedyś sobie popijałam, bo nie powiem, że nie, ale to było krótko po śmierci męża, bo nie powiem. Tylko, że to było tak, że ja miałam bardzo ciężko z moim mężem. On chorował, później już w ogóle nie umiał chodzić. A zmarł na jakąś chorobę? Długo to znaczy, on od 18 roku chorował na gościec. I później już w ogóle rękami nie umiał ruszać nic, nie? Mhm. No i potem trafił do szpitala na Piaśniki. Był na Piaśnikach. No i we wtorek go wywieźli mi jeszcze do Pszczyny, bo nie było miejsca na Ojomie, a w czwartek zmarł, nie? No więc wszystkie sprawy tam potem pośmiertne i to musiałam w Pszczynie pozałatwiać sobie i ten. No i zostałam potem sama z Kubą, który wiadomo, to był taki głupi wiek, bo on wtedy miał 16 lat, więc wiadomo, to taki głupi. To jak długo jesteś osobą bezdomną? Ja jestem osobą bezdomną, no, półtorej roku. No, półtorej roku. Bo na początku mieszkaliśmy jeszcze u znajomego, u takiego Mariusza z Polaka, Wiktora Polaka w Świętochłowicach. No ale jego mama się czepiała po prostu, nie? Że my tam przebywamy i tak dalej, i tak dalej. No używki więc... jakieś oprócz alkoholu, narkotyki próbowałaś nie, coś? Nie, ja i napala papierosów dużo. To narkotyki absolutnie. Bo w życiu... jak się uśmiechasz, to ci do twarzy jest uśmiechem, wiesz? No. To jest taki... W życiu żadnych narkotyków nie próbowałam i nie mam zamiaru, bo wiem, że to jest masakra nauk, tak samo jak papierosy zresztą, nie? No, ale papierosy to tam papierosami, ale narkotyki absolutnie, nie? To nie moja bajka po prostu, nie? Jakieś tam dragi, niedragi, albo coś tam, nie? To nie moja bajka po prostu jest, nie? No. Bardzo dziwne jest, Ola, że tacy ludzie fajni z was i pracowici, którzy dziennie jeżdżą, no, wiesz, gdzieś zawsze sobie pracę znajdziecie, żeby no tak, jakoś żyć. No tak, bo to nie chodzi o to, że ja na przykład siedzę na deptaku gdzieś tam i da pani 2 złote, da pani 5 złotych, tylko my na przykład codziennie wychodzimy, idziemy sobie przez nasz rejon. No wiadomo, są dni fajne, że zarobimy sobie dużo, tak? No, na Złomowiec czasami, ostatnio jechaliśmy nawet z szafą taką, co żeśmy dostali, nie? Metalową. No fakt, że na wózku ze Świętochłowic do Batorego jest co dylać. Z kaloryferami, nie z kaloryferami, obojętnie z czym, nie? Ale człowiek nie siedzi i nie żebrze, że tak powiem, tak? Tylko... A staraliście się, Ola, o jakieś mieszkanie socjalne? To znaczy rozmawialiśmy z kumplem kiedyś na ten temat. Miał nam ogarnąć bazę, ale do dzisiejszego dnia nie mamy z nim kontaktu, nie? No. A Sebastian z tobą jest od początku tej drogi, takiej ciężkiej? No, od samego początku. No, Sebastian też miał ciężko, bo jego tata się powiesił, nie? W domu. Mógł mieć do dzisiaj mieszkanie, tylko że tata się powiesił tam w tym mieszkaniu, co mieszkał, na Polnej w Świętochłowicach. No i Sebastian sprzedał to mieszkanie, bo Sebastian miał to własnościowe mieszkanie na siebie, nie? No, ale że tata się tam powiesił, no to sprzedał to mieszkanie, więc też do dzisiaj mam do niego o to żal, bo mówię to, że tata się tam powiesił. A pieniądze się rozeszły z mieszkanka? Tak, no porozdawał kumplom, nie? Ty mu pożyczył, no i już nawet nie wie, komu pożyczył, nie? No, także ja w tym czasie jeszcze z Sebastianem nie byłam, nie? No, ja się później poznałam z Sebastianem, tak jak mówię, no 4 lata temu ponad, nie? Ola, i co? Jakie plany będziemy robić? Powiedz, co będziemy planować dalej? Jak co myślisz? Ja będę planować? No ja muszę sobie ogarnąć wszystko tak, żeby po prostu sobie znaleźć swój kącik, że tak powiem, 4 moje kąty po prostu. Żeby mogła przyjść do domu, siąść, załączyć sobie telewizor i mieć po prostu wszystko, że tak powiem, w nosie, nie? Tak jak kiedyś po prostu. Przychodziłam do domu, chciało mi się robić, to robiłam, choć nie miałam za bardzo czasu, bo bardzo dużo czasu poświęcałam dziecku, bo taka jest prawda. Treningi, nie treningi, on 14 lat już, no prawie 15 lat już trenuje piłę, nie? Więc też mi szkoda by było, żeby to zaprzepaścił sobie. Teraz zdaje na prawo jazdy, mam nadzieję, że w końcu zda, bo 5. podejście ma teraz. Jak ma na imię? Kuba. Pozdrawiamy Kubę. No, także ten, jak to się nazywa, także mam nadzieję, że w końcu zda te prawo jazdy, pójdzie w mamy ślady, bo mama zdała, także... A Olu, a masz jakąś przesłanie dla ludzi, czy jakąś przestrogę z własnego doświadczenia życiowego? Powiem tak, że mam przestrogę. Mam przestrogę, że po prostu dawać z siebie też wszystko i
dziękowa. Ja powiem szczerze tak, że dziękuję codziennie Bogu za to, co mam. Za to, że mam tych ludzi, którzy mi po prostu pomagają w tej sytuacji, w której teraz jestem. Mam nadzieję i nie życzę nikomu, żeby w takiej sytuacji po prostu się znalazł, jak ja teraz jestem. Ale mam nadzieję, że z tego wyjdę i że ułożę sobie życie tak, jak po prostu bym chciała. Ty idziesz. Koniec, bo już... No... Będzie dobrze. Cześć wam, kaj dzieci. Co, chcesz coś przyrobić? To witam w klubie. Cześć babka, co ci zimno? To pójdź się ogrzeć, kurwa, kole pieca. No. Nie, a nie mam pytanie do ciebie. Nie masz jakiś kołdry albo co? Kołdry, no czemu nie gotujesz? Bo papik, no całe łóżko bez obsiku. Obsiku. Całe łóżko jest mokre. Dobra, zaraz, jak porobimy, to troszkę tam się ogrzejecie, zimy włóż tego. Z godzinka i potem się ją przywieza to wszystko. To gadajcie, zmoż telefon, czemu nie dzwonić? No bo właśnie numer skasowałem, a teraz do brata zadzwoniłem i brat się mi podał, bo chciałem do ciebie właśnie dzwonić. No to dzwoń, ja mam kołdry zaraz wam dom, bo przecież nie będzie marznąć. A papik nam całe łóżko obsikło, wszystko normalnie pod łóżkiem tak okałżał, przez łóżko, przez dwie. Może się woź nie ma i się nerwy, mówisz? No. Dobra, to pójdźcie się tam zaraz i idziemy, pójdźcie, zaraz się coś pojecie, napijecie i będzie, wiesz? No. Bo tu koparka mi robi wyżak, bo Michael jest w robocie, nie no. A potem Kongo idzie na noc, nie? No. To pójdźcie, idź, pójdźcie się ogrzeć, pójdź beta. Zaraz wszystko będzie. No zaraz trzeba przyłożyć Kongo. Beata wywijo, bo sprawa w tym. Robimy, będzie, wiesz? Głosy się będzie. Wszystko gro. Panie Sebastianie, cześć. Dzień dobry. Rozmawiałem z twoją partnerką, z Olą. Jak to było, żeście się poznali i jesteście razem? Poznaliśmy się przez kolegę. U mojego kolegi żeśmy się poznali. I to była miłość od pierwszego wejrzenia, jak się tak można powiedzieć. No i tak jesteśmy już od 4 lat prawie. Ty słuchaj, całkiem inaczej wyglądasz bez tej brody. Fajnie. Odmłodniałeś od razu. Jakieś... Ile ty masz lat? 48. To jesteśmy rówieśnikami. Jesteś 7-6? 7-5. To jest 7-5 jesteś. To jesteś starszy jeszcze do mnie. Jestem 7-6. To stare dziady z nas, nie? No. Niestety. Stare dziady. Słuchaj, Ola mi troszkę opowiedziała o tobie, jak opowiadała o sobie. Mówiła, że miałeś kiedyś mieszkanie. Tak, miałem mieszkanie. Po rodzicach, własnościowe. Tak. Sprzedałem, nie? I co się stało z pieniążkami? No, poszły tam, gdzie nie miały iść. Znaczy, nie, wziąłem, wynajem mieszkanie na rok, nie? Od razu zapłaciłem za to mieszkanie. Po sprzedaży tamtego? Tam po sprzedaży tamtego, nie? Sprzedałem, wynająłem na rok. No i mieszkałem tam w sumie 2 lata, nie? Płaciłem za część, później popracowałem, nie? Normalnie, nie? A gdzie pracowałeś? W Chorzowie. Później w Katowicach. No, a co robiłeś, Sebastian? Znaczy w ogóle to w budowlance później robiłem, nie? Mhm. Zawodu właściwie to jestem, po szkole to jestem od tej instalacji wodno-kanalizacyjnej, nie? Mhm. Ale tak robię w budowlance, nie? Znaczy robiłem w Szwecji, ale to stawiałem rusztowania. Tutaj u nas też robiłem w ociepleniach. To też inna firma znowu była. Tylko szef był taki, że płacił i nie płacił. Nie? To była taka ten. A powiedz mi, Sebastian, masz jakąś rodzinę? Miałeś żonę kiedyś? Nie miałem. Ja nie mam nikogo, jestem już sam. Nie miałeś nigdy żony, dzieci? Nie miałem. A miałeś problemy z alkoholem? Nie mam problemu z alkoholem. Żadnymi używkami? Nie. Nigdy w życiu nie brałem używek, żadnych. Znaczy, że tam czasami piwa się napija albo coś, no to jest normalne. Nie? No. Ale tak, żeby brać jakieś narkotyki albo coś, to nie, absolutnie. Nie. No. To nie moja bajka w ogóle. W ogóle się zastanawiam, jak to idzie brać takie coś. Nie? A co uważasz, że poszło nie tak, się posypało, że wylądowaliście? No. Sam tego nie wiem, co się posypało. Co mogło być przestrogą po twoim życiu, doświadczeniu dla innych, że czego nie robić, jakich błędów nie popełniać, żeby nie skończyć tak,
tak, wiesz, w takiej sytuacji jak wy, czyli osobami bezdomnymi. Jak myślisz tak dzisiaj, co uważasz, że było główną przyczyną tego wszystkiego? Swojego doświadczenia oczywiście. Z tego, co tak myślę, no to jest to te mieszkanie, że sprzedałem, nie? Że to jest to, że wtedy Oli nie poznałem, bo na pewno by do tego nie doszło, nie? Ola cię wspiera, tak, ona cię na duchu wspiera, tak wewnętrznie, a tak. Psychicznie jesteś słaby, Sebastian, nie, to znaczy nie. Załamujesz się szybko? Ja się w ogóle nie załamuję, ja się czuję twardo na nogach. Ja nie jestem taki, żeby tak jak Ola powiedziała, bo to słyszałem, że nie idziemy na deptak się siąść tak jak niektórzy siedzą i da pani 5 zł, albo niech pan da 2 zł, albo niech pan da złoty, bo brakuje mi do piwa albo coś. Nie, nie, nie. Wolimy iść sobie tam puszki pozbierać, butelki pozbierać i sprzedać po prostu, nie. Z tego też idzie wyżyć, bo jak pytałem się tam tych, co jeżdżą dziennie, praktycznie ich tam dziennie widzimy, to oni mają po 500-600 zł na dzień. A jakby się ktoś znalazł z widzów, który chciałby wam dać pracę z Olą, jakąś taką stałą? Nie ma problemu, możemy iść do pracy. Taką, wiesz, o to chodzi, żebyście mogli na stałe jakąś pracę podjąć, żebyście mieli stały dochód. Co wam pozwoliłoby może na jakieś... Jak na start, jak się to mówi teraz. Na start, czy wynajęcie jakiegoś czasu mieszkania, czy może też się będziemy starać o jakiś socjal, zobaczymy, nie? No, nie ma problemu, możemy iść do pracy, nie ma problemu. A jak sobie my było... jesteśmy bardzo ten pracowici, jak się to mówi, nie? No, a jak wy... Chcę Achima spytać, bo Achim to też powiedział, nie? Że nie ma problemu, jakby była jakaś robota albo coś, nie, to nas bierze, nie? A jak, co uważasz, jak wylądujesz tak na ulicy, czy jest z osób, z ludzi takich z boku jest życzliwość, czy raczej jest znieczulica ludzka? Z jednej strony jest znieczulica, a z jednej jest taka, że po prostu są ludzie tacy, że dają pieniądze. Nie? Mamy takiego, chodzimy tam na popuszki, jest taki dziadek, to on co tydzień nam zrzuca, znaczy do Oli zrzuca słodycze i 20 zł, nie? Co tydzień. Nie? Sobotę, nie? A są ludzie, którzy zrobili wam po złości? No, zrobili nam po złości. Na przykład, co się stało? Spaliśmy na śmietniku, to przyszedł syneczek i się nas wystraszył. To, nie wiem, albo żona, albo mąż jej zadzwonił na policję i policja przyjechała, nie? Spaliśmy na cmentarzu, to są straż miejska, nie? No i to tak jest, nie? I wyganiali was stamtąd? No, wyganiali. A byliście w noclegowni jakiś czas? Nie byliśmy. Nie szliście do noclegowni? Nie. No bo gdzieś tam jest w Rudzie Śląskiej podobno, najbliżej od nas w Rudzie Śląskiej gdzieś jest noclegownia, nie? Nie, że tam trzeba być do 17, nie? No a myśmy jak w lato, to żeśmy do 20 chodzili, albo tam do 21, nie? No bo ciepło było, jasno było, nie? To jest normalne, nie? No tu jesteśmy tak o 4, pół do 5 góra, póki jest jasno, żeby tu trafić, nie? No teraz już któryś raz z rzędu, to już wiem, tą drogę już znam, nie? Ale za pierwszym razem to za Chiny tu bym nie trafił po śmoku. To jest taki slalom gigant, że tu jest ciężko to. Był taki kolega też tutaj swego czasu, był z Januszem, co właśnie zrezygnował, bo nie mógł tutaj trafić nigdy w nocy. Chciał tu przyjść i gdzieś tam wyszedł, nie wiadomo gdzie, wiesz jak. I powiedział, że dziękuję. No ja też jeden dzień tu szłem i w ten początek to są te krzaki, nie? Mówię, nie, tu nie tak, nie? Idę w tą stronę, nie? Mówię, ma to plusy i minusy, nie? No. Plusem jest takim, że jest cisza, spokój. No. Policja też wie, że tutaj jesteście, bo oni nas już w tym sensie znają, że gdzie mamy te rozlokowane... No. Tu jak się przejdziesz, byłeś tutaj? Gdzie? Tu? Nie. Tu jak będziesz miał chwilkę, przyjdziecie sobie po południu, tu przejdź, też żeśmy zrobili takie... Szałasy, tutaj też spały osoby bezdomne, niedawno w tym roku spały osoby i też tam żeśmy się nimi opiekowali. No, kawałeczek przejdziesz, to też jest tam takie porobione zadaszenie. Ja najszybciej jak dochodzę to do tej studzienki, co jak dojdę do studzienki, to już później dojdę. Dzięki Sebek, będzie dobrze.